Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Sportowa Arena. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych. Zaczynam od pierwszego. Każda seria kiedyś się kończy. Energa AZS Koszalin do 20. kolejki tego sezonu nie wygrała żadnego spotkania ligowego z MKS-em Lublin. Wreszcie udało się przełamać kompleks mistrza Polski. Koszalinianki wygrały starcie z tym utytułowanym rywalem 29-28. Drużynie koszańskiej, odkąd występuje na najwyższym szczeblu, udało się wygrać z ekipą lubelską tylko raz w finale Pucharu Polski w 2008 roku. Od tamtej pory trwała seria niepowodzeń. Nasz zespół bliski był przerwania tej serii dwa tygodnie temu w ćwierćfinale zmagań pucharowych, ale i tym razem o jedną bramkę górą był MKS. Starcie ligowe w 20. kolejce również rozpoczęło się po myśli gości. Zespół z Lublina prowadził nawet trzema trafieniami. Po kwadransie gry inicjatywę przejęły gospodynie. W efekcie po pierwszej połowie Energa prowadziła 16-14. Druga część układała się po myśli naszej drużyny. W 42. minucie przewaga koszalinianek wzrosła do 5 trafień. Rywalki starały się odrobić stratę i z każdą minutą prowadzenie miejscowej ekipy topniało. Emocje udzieliły się trenerowi gości Nevenowi Chrupecowi, który za dyskusję z sędziami i komisarzem zawodów ukarany został czerwoną kartką. Mimo ataków MKS-u gospodyniom udało się utrzymać korzystny wynik i ostatecznie wygrały 29-28. 7 bramek dla naszej drużyny zdobyła Monika Michałów, 6 Romana Roszak, 5 Walentina Nestiaruk, a dla gości 6 trafień zaliczyła Sylwia Matuszczyk. W tym spotkaniu popełniliśmy zbyt dużo błędów w obronie, co przeciwnik bardzo umiejętnie wykorzystał. Nie wykorzystaliśmy naszych 100% sytuacji w ataku i tutaj właśnie w tym można się doszukać naszej porażki. Jest nam niezmiernie przykro i dziś, że tracimy 2 punkty i już nie jesteśmy liderem, ale będziemy walczyć do samego końca o kolejny tytuł dla nas. Dziewczyny założenia taktyczne wykonały, można powiedzieć, w 100%. To, co trenerka przekazała, zostało realizowane. No, na pewno emocji nie zabrakło. Z takim przeciwnikiem, z liderem na pewno ciężko się gra. Duża presja, historyczne zwycięstwo ligowe nad zespołem. Także no, wielkie ukłony i szacunek dla dziewczyn i jeszcze raz wielkie gratulacje. Na 2 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Energa ma zapewniony awans do czołowej 6 ligi walczącej w kolejnej fazie o Mistrzostwo Polski. Nasz zespół ma 26 punktów i zajmuje 6 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z UKS-em PCM Kościerzyna. W coraz trudniejszej sytuacji jest AZS Koszalin. Akademicy przegrali starcie z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie w polskiej lidze koszykówki. Koszalinianie doznali porażki przed własną publicznością 65-79. Nasz zespół był zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Wydawało się, że po zwycięstwie nad Asseco Gdynia we wcześniejszej kolejce akademicy mają kryzys za sobą. Liczyli na zwycięstwo, tym bardziej, że Start do tej pory nie wygrał żadnego meczu wyjazdowego w tym sezonie. Mecz rozpoczął się po myśli gospodarzy. Po pierwszej kwarcie prowadzili 19-16. Kiedy po 3 minutach drugiej odsłony prowadzenie AZS-u wzrosło do 10 punktów, wydawało się, że podopieczni Piotra Ignatowicza mają mecz pod kontrolą. Nieoczekiwanie od tego momentu było już tylko gorzej. Start jeszcze w drugiej kwarcie nie tylko wyrównał stan meczu, ale również wyszedł na prowadzenie. Na długą przerwę zespoły schodziły przy wyniku 43-39 dla gości. W trzeciej odsłonie obie ekipy raziły nieskutecznością, zdobyły po 10 punktów. Ostatnia partia to zdecydowana dominacja gości. W efekcie zespół lubelski odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo 79-65. 15 punktów dla AZS-u zdobył Ramon Nelson, 12 Piotr Stelmach, a dla gości Doug Wiggins, 18 i 17 Nick Kellogg. Wiedzieliśmy, że dla nich jest to, tak jak dla nas, bardzo ważny mecz. Poświęciliśmy praktycznie cały tydzień przygotowaniu na ten zespół i udało się z tym, że wprowadziliśmy trochę szerszą rotację niż w reszcie meczów do tej pory, narzucić tempo, którego Koszalin ciężko było trzymać ten poziom i dlatego też w czwartej kwarcie nam się udało odskoczyć i wygrać ten mecz. Jednocześnie chciałbym pogratulować też swoim zawodnikom za walkę od pierwszej sekundy, za naprawdę zespołową grę, z którą było w niektórych innych meczach różnie. Jednak w dzisiejszym dniu wyszliśmy na boisko jak prawdziwy zespół i wynik jest w sumie wynikiem tego, czyli rezultatem tego. Także
Cieszę się bardzo oczywiście z tego zwycięstwa, jednak myślę, że mamy jeszcze kilka rzeczy, które możemy poprawić i nad którymi będziemy pracować w przyszłych dniach, przyszłych tygodniach, by nasza gra wyglądała jeszcze lepiej. Ciężko jest wygrać mecz, jak mówię, w momencie z plus 10, plus mamy w pierwszej połowie, plus jeszcze powiedzmy te osobiste i tak dalej, gdybyśmy trafili, czy kilka otwartych rzutów, można było tą przewagę zrobić jeszcze nawet większą i w miarę kontrolować mecz, a tak się nie stało. Później duże problemy mieliśmy w ataku w drugiej połowie. No i co, i tak mówię, no po prostu graliśmy źle. AZS po tej porażce ma w dorobku 29 punktów i zajmuje 14 miejsce. W najbliższą środę akademicy ponownie zaprezentują się swojej publiczności. Zmierzą się z polskim Cukrem Toruń. Do sporej niespodzianki doszło w Bobolicach. W meczu szóstej rundy Pucharu Polski edycji koszalińskiej miejscowy mechanik wyeliminował faworyta trzecioligowego Leśnika Manowo. Dla obu ekip był to pierwszy mecz o stawkę w 2017 roku. Mechanik to czołowa ekipa klasy okręgowej i był gospodarzem starcia z wyżej notowanym Leśnikiem. Zespół bobolicki w tej edycji Pucharu Polski już sprawił jedną niespodziankę, eliminując Bałtyk Koszalin. Starcie z Leśnikiem w pierwszej połowie było wyrównanym widowiskiem. W drugiej części zespół z Manowa odważnie zaatakował, jednak narażony był na kontrataki. W efekcie obie ekipy miały sporo sytuacji bramkowych. Decydująca akcja meczu miała miejsce w 74 minucie. Stoper Leśnika Mateusz Bień sfaulował w polu karnym napastnika z Bobolic Michała Saganowskiego i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Marcin Krzysztoforski. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił i ostatecznie mechanik wygrał 1-0. Dla nas Puchar Polski to tak naprawdę nagroda, tak? Pokonaliśmy wcześniej Bałtyk Koszalin, to już dla nas był duży sukces, a teraz trzecia liga. To jest dla nas coś pięknego, aby to trwało jak najdłużej. Jesteśmy w najlepszej ósemce, tak? Będziemy walczyć o teraz kolejny cel, o czwórkę, ale szczerze będziemy skupiać się na lidze, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Co do samego spotkania, można powiedzieć jedną rzecz. No, spora niespodzianka, jeżeli patrzymy na rozstawienie drużyn, ale z drugiej strony to, co się działo w drugiej połowie, to chyba nie jest niespodzianka na to zwycięstwo. Znaczy, druga połowa była, końcówka drugiej połowy była pod nasze dyktando. Ja troszkę zaryzykowałem, wprowadziłem drugiego napastnika. No, po prostu tak czułem. Moja taktyka się sprawdziła, tak? Uczulałem chłopaków w przerwie na początku spotkania, żebyśmy cały czas to, co sobie nakreśliliśmy w szatni, realizowali. I to się sprawdziło i ja w tym im pomogłem, ale to jest szczególnie przede wszystkim ich zasługa. Ja tylko w taktyce, w ustawieniu im pomogłem, a tak to jest ich zasługa. Dobry prognostyk przed rozgrywkami ligowymi. Dobry, ale wejdę do szatni, od razu będę studził te głowy, żeby nie było jakiegoś hura optymizmu. Tylko spokojnie, jeszcze mamy 2 tygodnie do ligi, więc będziemy trenować, robić swoje. Mechanik awansował do półfinału Pucharu Polski edycji koszalińskiej. Awans wywalczyły także Rasel Dygowo, Astra Ustronie Morskie i MKP Szczecinek. Gwardia Koszalin ma za sobą ostatni sprawdzian formy przed zmaganiami wiosennymi w trzeciej lidze. Pokonała na własnym boisku Pogoń 2 Szczecin 2-1. Koszalinianie mieli okazję na przetestowanie swojego boiska, na którym zagrali pierwszy raz od listopada. Starcie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Gwardia objęła prowadzenie po golu z rzutu karnego Roberta Ziętarskiego. Pogoń wyrównała jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej części padła tylko jedna bramka. Wynik na 2-1 dla Gwardii ustalił Sebastian Ginter. Chcieliśmy przede wszystkim wygrać to spotkanie i udało nam się wygrać. Był plan awaryjny w postaci jeszcze gdzieś tam gry szkolnej z juniorami starszymi, żeby nie lubię wchodzić w ligę bez zwycięstwa w ostatnim meczu, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Taki przeciwnik dobierany też pod kątem Elany, dużo trzymający się przy piłce, dużo grający piłką, no znamy tę Elanę z rundy jesiennej i wiem, że lekko i łatwo nie będzie na pewno, także cieszy mnie to. Ta Pogoń druga zawsze jest takim niewygodnym sparring partnerem i w ogóle przeciwnikiem w meczach ligowych, także cieszy mnie to zwycięstwo. Patrząc na skład, wydawało się, że Gwardia pójdzie w rozsypkę, wielu zawodników miało odejść, ale tak naprawdę chyba utrzymaliście i cały trzon drużyny, a nawet chyba się trochę wzmocniliście. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o wzmocnienia, to Przemek Brzeziański, tak? Szukaliśmy napastnika w miejsce kołodziejskiego. No, pozyskanie Przemka, czy jakby powrót Przemka do nas do Gwardii po półrocznym pobycie w błękitnych Stargard, no to jest na pewno duży, duży plus, tak? No, fajnie mieć napastnika,
tego pokroju. Myślę, że Przemek gwarantuje nam kilka bramek, jakie kilkanaście w rundzie i mam nadzieję, że tak będzie, tak? Jak gdzieś tam zacznie dobrze i będzie strzelał, no to myślę, że pójdzie. Jest kilku też ciekawych chłopaków młodych typu Przyborowski, Krystian, tak, pozyskany z Kutnika Warszawa. Myślę, że przyszłość przed nim, a przede wszystkim Rafał Majtyka, młody chłopak z Koniczanki, bardzo obiecujący. Myślę, że też docelowo gdzieś tam kiedyś będzie grał w piłkę. Do tego grupa juniorów. Wrócił też z wojarzy Robert Ziętarski. Ja się cieszę, tak, Robert może mniej, bo gdzieś tam próbował swoich szans na poziomie nawet pierwszoligowym w Stomilu i tak dalej. No na pewno brakuje na pewno Kołodziejskiego, na pewno brakuje Krzysia Bułki, tak? No, tych zawodników już nie ma. No i nie ma jeszcze Bartka Oleszczuka, tak? Tutaj udało nam się to w jakiś sposób, może nie połatać, tak, bo to było złe słowo, ale jest w zastępstwie Bartka drugi Bartek Maciąg, także tutaj akurat wyrwy dłużej nie będzie. Wreszcie zagraliście na własnym boisku. No tak, marzyło nam się, żeby zagrać przede wszystkim na własnym, jak na własnym, ale przede wszystkim na trawie. Tutaj dziękuję całemu zarządowi, myślę, że głównie tutaj Mirek walczył o to, żeby pani dyrektor ZOZ-u zgodziła się na grę na głównej płycie boiska. No, robiliśmy wszystko, ten sparing w ogóle planowany w Płotach na sztucznym boisku. No, my nie chcieliśmy tam za bardzo jechać na sztuczne, mamy tego sztucznego boiska już dosyć, każdy sparing praktycznie był rozgrywany. No, chcieliśmy poczuć w końcu trawę. No, cały tydzień, właściwie to od tygodnia trenujemy dopiero na trawiastych boiskach. Tak? Tutaj dzięki uprzejmości wchodzimy na tak zwane boisko na górce. No całkiem inaczej to wszystko wygląda, wiadomo, jak sztuczne boisko. Zespół koszański rundę wiosenną w trzeciej lidze rozpocznie w najbliższą sobotę. Zmierzy się przed własną publicznością z Elaną Toruń. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj organizator 40-lecia koszańskiej amatorskiej ligi koszykówki, Jarosław Kuć. Witam. Witam telewizor, witam pana redaktora. Piękny jubileusz rozgrywek, no, najstarszych rozgrywek amatorskich w naszym kraju. 40-lecie, no to trzeba przyznać, że to naprawdę jest taka okazja, żeby świętować. Zgadza się. No, jest to swoisty fenomen na skalę kraju, ta rocznica nasza, którą będziemy obchodzić tak uroczyście w tą sobotę 11 marca. No, 40 lat ligi to jest naprawdę sprawa wspaniała. Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju te wszystkie sprawy transformacyjne przechodziły, a my dalej po prostu gramy i mamy się wspaniale. Liga się rozwija, jest coraz więcej drużyn, zainteresowanie ogromne. Mamy bardzo dobrą opinię w Polsce jako taka unikalna liga. Najlepszym tego dowodem również jest taki wynik sportowy naszych Old Boys, którzy w ten weekend zdobyli Mistrzostwo Polski plus 45. Także ogromny sukces również naszych kolegów, którzy uczestniczą w rozgrywkach. No i takim podsumowaniem tego 40-lecia właśnie będzie gala, którą organizujemy w sobotę na hali ZOS w popularnym Kosirze. Zaczynamy o godzinie 15:30. No, impreza, która myślę, że takim swoim w ogóle charakterem i programem, no to jest taki chyba ewenement, jakiego jeszcze w Koszalinie nie mieliśmy. Trochę tak się mówi o rozgrywkach amatorskich, że to przede wszystkim rozgrywki dla koszykarzy, którzy już zakończyli swoje kariery sportowe, ale tak nie jest. W Koszalinie mamy cały przekrój. Od najmłodszych graczy, którzy tam dopiero co skończyli wiek dziecięco-młodzieżowy, po zawodników, którzy już tam powyżej 60 mają w swojej metryce. Także no, to też jest w jakiś sposób świetne zintegrowanie towarzystwa kibicowskiego, koszykarskiego w naszym mieście. No zgadza się. Ta liga właśnie, mówię, jest jakimś fenomenem, ponieważ tutaj praktycznie jest przekrój wszystkich zawodnicy, to jest tak. I ci, którzy grali w koszykówkę, ci, którzy niedawno skończyli, weterani, ludzie, którzy po prostu z koszykówką może nawet niewiele mieli wspólnego, ale zorganizowali się w jakąś grupę, stworzyli zespół i grają. Mamy również drużynę dziewcząt, która uczestniczy w rozgrywkach. Także praktycznie tutaj no wszystkie przekroje i wiekowe, i nawet pod względem sportowym, wszystko w lidze naszej ma swoje miejsce, mają swoje miejsce, tak? Dlatego właśnie jest aż 40 drużyn, co jest na takie miasto no naprawdę wynikiem doskonałym. I ta ilość się nie zmniejsza z roku na rok, po tym takim przyroście do 42 trzyma się koło 40 i z podziałem na 4 ligi. Od kilkunastu lat, można tak to określić, też dołączają drużyny z całego regionu. Są zespoły ze Słupska, wcześniej z Kołobrzegu. Także i w tym kierunku poszła liga.
Zgadza się. No, jest w tej chwili dwie drużyny ze Słupska. Jest masę zawodników z Kołobrzegu, z tym, że nie ma drużyny kołobrzeskiej, tylko oni są w koszalińskich drużynach gdzieś polokowani. Są chłopcy z Białogardu, są chłopcy ze Szczecinka. Także tutaj praktycznie obejmujemy cały rejon. I Słupsk, i Kołobrzeg są bardzo zainteresowani. Jeżeli zawodnicy z tych miast po raz pierwszy zagrają w naszej lidze, to już zostają. To już zostają i nawet przyciągają swoich kolegów. Także ten taki nasza organizacja, całe rozgrywki naprawdę cieszą się ogromną popularnością. Duży wpływ na to ma właśnie przede wszystkim kwestia organizacyjna. I każdy wie, kiedy ma zagrać. Jest przygotowana zawsze strona internetowa, jest spore zainteresowanie mediów tymi rozgrywkami. Także w każdym elemencie organizacyjnie chyba spisujecie się na piątkę. To znaczy, no trudno mi się samego oceniać i kolegów zarządu, ale na pewno zrobiliśmy taki, myślę, no powiem tak trochę nieskromnie, krok do przodu dość duży, tak? Jest to wszystko czytelne, mamy stronę internetową bardzo czytelną, czytelny terminarz, czytelny regulamin, czytelne klasyfikacje poszczególnych grup i indywidualne. Jest to dość niełatwa sprawa, ponieważ tych spotkań jest prawie 400 w sezonie, tak? Plus do tego dochodzi Puchar Ligi. Także to wszystko pogodzić no nie jest łatwo, ale jakoś od tych paru lat nam się udaje. I myślę, że ten progres jest zdecydowanie widoczny, bo nawet liczba uczestników o tym świadczy, że chętnie drużyny się zgłaszają. Znaczy, liczba uczestników to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim też fenomenem jest liczba kibiców na trybunach. Przy okazji tego dnia finałowego, kiedy rozgrywają się mecze o mistrzostwa na poszczególnych szczeblach, czy też dzień, kiedy gracie finał Pucharu Ligi przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trybuny są wypełnione do ostatniego miejsca. To jest raz. Podczas tego finału jest sporo pieniędzy zbieranych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejny argument, dzięki czemu jesteście tak rozpoznawalni i tak świetnie wszyscy się bawią podczas waszych spotkań. Ale też jest jeden fenomen. Oczywiście bywam na wielu meczach, czy też sam uczestniczę w rozgrywkach. Widać, że są tacy kibice, którzy przychodzą, oglądają, nie są związani z żadną drużyną, ale przyglądają się gdzieś tam z boku każdemu spotkaniu. To też jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o rozgrywki amatorskie. No zdecydowanie, tak. No, podczas ostatniego finału Pucharu Ligi kolejny rekord zebrania pieniążków. Podczas 2 godzin na Wielką Orkiestrę było ponad 8 tysięcy złotych, co uważam za wynik doskonały naprawdę. I to wszystko były takie wystawiane fanty na licytacje, które były praktycznie związane z koszykówką. Tak? Jeżeli chodzi o kibiców, to tak, no, rzesza jest ogromna tych kibiców. Naprawdę zainteresowanie nawet na tych niższych ligach to jest czasami większe niż na wyższych, co jest też jakimś fenomenem. A tacy stali bywalcy to są i to są praktycznie na wszystkich meczach i właśnie jak pan redaktor powiedział, w ogóle nie związani z żadną drużyną. Co do samych obchodów, no, zawsze jest tak, że jest jakaś gala, jest jakieś wręczenie, upominki dla jakichś zasłużonych koszykarzy. Jak będzie to wyglądało w sobotę? Bo z tego, co słyszałem, to nie tylko taka gala, ale też sporo atrakcji przygotowanych dla kibiców, dla uczestników rozgrywek. Tak, długo zastanawialiśmy się nad tym scenariuszem, żeby po prostu uhonorować te całe 40-lecie, tak w całości połączyć. No, jest to okres tak ogromny, że długo tak debatowaliśmy nad tym i będą to tak, 2 mecze, w którym pierwszy to będzie drużyna Betomexu, naszych weteranów, byłych zawodników AZS-u wspaniałych, którzy do tej pory grają w Ekstraklasie, to też jest jakiś fenomen, prawda, z reprezentacją ligi złożoną z zawodników takich, którzy mają duży staż. Następnie będzie 2. mecz, w którym zagra drużyna najbardziej utytułowana w naszej lidze, drużyna CES, tak pod nazwą CES Drużyna Marzeń, z reprezentacją, z drużyną, która będzie się nazywać Kalk 40, czyli złożona z takich zawodników, którzy w kalku, to jest takie połączenie zawodników, którzy w ostatnich latach zdobywali najwyższe trofea, zawodników, którzy od lat stanowią jakieś czołowymi postaciami są w lidze i jest również element młodzieży i również element żeński, ponieważ wystąpi
też z nami koleżanka. No i takim kapitanem tej drużyny będzie nasz wieloletni prezes Stowarzyszenia Wiesław Derdoń, którego serdecznie zaprosiliśmy. Jest to honorowy członek naszego stowarzyszenia i poprowadzi w roli kapitana tą drużynę. Nie zabraknie też konkursów? Nie. Dodatkowymi atrakcjami będzie konkurs wsadów. Pierwszy raz chyba tutaj w historii naszej ligi. Co ciekawe, że konkurs wsadów, że mamy takich zawodników, którzy wezmą udział w takich zawodach. Są i to zgłosiło się naprawdę parę osób i z tego co widzę, to poziom naprawdę może być zaskakująco wysoki. Poza tym będzie rzut z połowy połączony z quizem. Będzie tutaj nagroda finansowa i to taka pokaźna kwota. Będzie również losowanie wśród wszystkich obecnych na hali nagród, w tym roweru górskiego i innych takich bardzo atrakcyjnych nagród, którzy mają nasze karty KAL, ponieważ każdy uczestnik naszych rozgrywek posiada taki identyfikator, kartę KAL. I to będzie również losowanie. Dodatkowymi elementami będzie uhonorowanie wszystkich zawodników, którzy przez lata tutaj wnieśli, bez względu na wynik, ale po prostu swoją postawą, swoim zaangażowaniem przez lata budowali. Bo to na tym polega, że to właśnie takie grono szerokie osób tą potęgę ligi budowało. Uhonorowanie sędziów, również naszych wspaniałych sponsorów, partnerów i tak dalej, i tak dalej. Także między innymi takie medale będą wręczane dla wszystkich tych, którzy grają tyle lat w rozgrywkach amatorskiej ligi koszykówki. Ligowych. Także impreza zapowiada się naprawdę wspaniale. Liczymy, że wszyscy miłośnicy, uczestnicy i nie tylko przyjdą na halę ZOZ. Zapraszamy od godziny 15:30 w tą sobotę 11. Ja Państwa również serdecznie na tą imprezę zapraszam, a także na relacje z tego naprawdę bardzo ciekawego wydarzenia, które na pewno nadamy w naszej telewizji. 15:30 w najbliższą sobotę, hala Zarządu Obiektów Sportowych przy ulicy Głowackiego, popularny KOSiR. Moim Państwa gościem dzisiaj był organizator tego wydarzenia, Jarosław Kuć. Dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Bałtyk Koszalin nie był zbyt gościnny dla uczestników turnieju Sano Cup 2017. Gospodarz zawodów zajął pierwsze miejsce w rywalizacji juniorów młodszych. Do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów. Obok gospodarza Bałtyku Koszalin w zmaganiach wzięły udział ekipy Śląska Wrocław, Gwardii Koszalin, Jantara Ustka i Gwiazdy Bydgoszcz. Od początku turnieju formą imponowali piłkarze Bałtyku. Wygrali kolejno z Gwardią 3-0, Jantarem 3-0 i Gwiazdą 2-0. Przed rozpoczęciem oglądanego meczu ze Śląskiem Wrocław zespół Mateusza Kaźmierczaka miał zapewnione pierwsze miejsce. Ostatnie starcie wygrał zespół z Dolnego Śląska 1-0, ale wynik nie miał wpływu na końcową kolejność. Bałtyk wygrał zawody, drugi był Jantar, a trzeci Śląsk. Poza podium znalazły się Gwiazda Bydgoszcz i Gwardia Koszalin. Za tydzień odbędzie się ostatni turniej organizowany przez koszański Bałtyk przed zmaganiami wiosennymi. Tym razem walczyć będą trębkarze. Dobiegła końca trzecia edycja Karlińskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej imienia Romana Lentnera. Triumfatorem zawodów została ekipa Max Trans. Co roku zawody cieszą się podobnym zainteresowaniem. W każdej edycji startuje około 8 zespołów. Rywalizacja odbywa się w Karlińskiej Humanit Arenie. Już od 3 lat robimy tak w miesiącach styczeń, luty, marzec ligę. W pierwszym turnieju, w pierwszej lidze grało udział 8 zespołów, w drugim 7. Teraz mamy 8 zespołów. Liga ma imieniem Romana Lentnera. Gramy każdy z każdym systemem turniejowym, podzielony na 4 turnieje. No, mamy zespoły z Białogardu, z Rulewic i wreszcie jest zespoł z Karlina. No, mecze nawet niektóre są dość ciekawe, dość twarde. No, w ubiegłym turnieju mieliśmy trochę przykry przypadek, bo chłopak sobie złamał nogę, wszedł bramkarza, złamał sobie nogę jakoś tak nieszczęśliwie, a tak to wszystko przebiega spokojnie. Widać, trochę frekwencja jest, kibice też dopisują i ładna zabawa jest. No. Patrząc na mecze, spora rozpiętość wiekowa i tacy mocno wiekowi zawodnicy, to bardzo mocno. Staramy się tak mieć od 16 lat, ale jest bardzo mało tych, jeden zespół taki młodszy, tak 16-18, a tak to wszystko już oldboye i starsi, nie no, tak w granicach 22, 28 lat, 30, no i starsi też. Mamy teraz drużynę taka, która tam w tej chwili no, pokazuje najlepszą klasę, taką z tych starszych, to weterani z Białogardu, no ale tu widzę, że Max Trans, wzmocniony zawodnikami z MKS-u Sokoła, trochę też się wziął w karby, bo pierwszy w turniejach dwóch przegrywał, teraz widzę wygrywa, to zobaczymy kto wygra ten turniej. No, walka jest bardzo mocna, bo trzy zespoły prawie idą łeb w łeb.
Zespoły zbierały punkty w czterech kolejnych turniejach. Ostatni decydował o końcowym zwycięstwie w całej lidze. Najlepszą dyspozycję zaprezentowali piłkarze Max Trans Stroje Żółte. Wywalczyli w sumie 63 punkty i tym samym zajęli pierwsze miejsce. Zażarta walka toczyła się o drugą lokatę. Zespół Szczury i drużyna Weterani zdobyły po 58 punktów. O wyższej lokacie pierwszej z ekip decydował lepszy bilans bramkowy. Poza podium znalazły się drużyny Placki, Kospel, Oldboye, Outsiderzy i Lulewice. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejno zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.